Fragmenty warsztatów i wykładów Zatliczyńskiego Uniwersytetu Ludowego. Uczestnicy, głównie w wieku dojrzałym, siedzą przy stołach w przestronnej sali. Na tle obrazu napisy: rękodzieło, krawiectwo, kulinaria, nowe technologie, fotografia, sztuka. Napis: projekt ZUL, aplikacja. Poniżej logo Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Zatliczyńskiego Centrum Kultury. Warsztaty. Jeden z uczestników ćwiczy filmowanie kamerą w smartfonie. W kadrze dwie uśmiechnięte uczestniczki. Broszura. Na pierwszej stronie napisy. Blok tematyczny Nowe technologie. Temat: film. Co to właściwie jest? Na innej stronie broszury. Graficznie przedstawione rodzaje planów filmowych. Zajęcia prowadzi Piotr Derlaga z grupy Ready Media. Mówi do kamery. Rozpoczynając naszą przygodę z filmowaniem, powinniśmy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, które pozwolą nam na to, aby film nagrany przez nas był jeszcze lepszy. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę wszystko zaczyna się w naszej głowie. To pomysł, który stworzymy, będzie definiował potem, jak będzie wyglądał nasz film. Nagrywając telefonem komórkowym, zwróćmy uwagę na to, aby trzymać go stabilnie w dwóch rękach. Matryca aparatu nie jest tak doskonałym narzędziem jak ludzkie oko, a więc wszystkie drgania przenoszone przez nasze dłonie bądź niepożądane ruchy będą potem widoczne na filmie. Nagrywając, trzymajmy telefon w poziomie. Wszystkie filmy, które oglądamy w kinie bądź w telewizji, są nagrane właśnie w ten sposób, a więc dążmy do najlepszych. Starajmy się nie nagrywać pod światło. Ostre światło padające zza naszych pleców spowoduje, iż będzie widoczny tylko kontur sylwetki. Będą niewidoczne jakiekolwiek szczegóły, a ostre światło będzie dominowało w kadrze. Tak samo jak kadr, bardzo ważny jest również dźwięk. Nagrywając wypowiedzi osób bądź ujęcia, w których zależy nam, aby dźwięk był słyszalny bardzo dobrze, postarajmy się znaleźć ciche, ustronne miejsce, w którym będziemy mieli gwarancję, iż nagrane osoby będą dobrze słyszalne w naszym filmie. W filmowaniu najważniejsze jest tak naprawdę, abyśmy próbowali i ćwiczyli. Dzięki temu nasze filmy staną się coraz lepsze. Podczas realizowanych warsztatów w ramach projektu ZUL Aplikacja ich uczestnicy mieli możliwość stanąć przed kamerą oraz opowiedzieć kilka słów o swoich wrażeniach i odczuciach związanymi z warsztatami. Uczestniczę w programie ZUL Aplikacje, ponieważ chciałam się dowiedzieć czegoś nowego, chciałam się nauczyć, jak kręcić vloga, na czym polega montowanie filmu. Uczestniczę w projekcie ZUL Aplikacja, ponieważ chciałam się nauczyć, jak dobrze filmować filmy i jak zrobić dobrze vloga. Dzięki tym warsztatom dowiedziałam się właśnie montowania, jak nagrywać telefonem i potem przetworzyć to na filmik. Bardzo mi się podobała tutaj atmosfera. Nie potrafiłabym sobie poradzić ze wszystkim, mianowicie z vlogiem, z nagrywaniem filmów, z nagrywaniem zdjęć. No jednak warto takie rzeczy poznać, zainteresować się nimi, no i robić to. Dzięki tym warsztatom właśnie zdobyłam tą wiedzę, na której mi zależało. Nauczyłam się przede wszystkim montowania, to było to, co chciałam osiągnąć po tych warsztatach. Najbardziej podobała mi się tutaj atmosfera, bardzo prowadzący, który w przystępny sposób prowadził te zajęcia. Napis: projekt ZUL Aplikacja, realizowany przez Zatliczyńskie Centrum Kultury, dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.